tradycyjne materiały czy termalną. Mamy zwycięzcę. Termano. Super docieplenie polskiego domu. Ruszyła sprzedaż działek w ramach programu Nysa Tu Się Żyje. Do sprzedania zaoferowano 26 działek, które można zakupić za 15% wartości. Warunek: trzeba być małżeństwem, mieć mniej niż 40 lat i wybudować dom w ciągu 4,5 roku od podpisania aktu notarialnego. Sprzedaż działek odbywa się w formie licytacji. Chętnych nie brakuje. No, zainteresowanie jest duże, aczkolwiek zróżnicowane. Z uwagi na to, że sprzedajemy w jednym kompleksie 26 działek, więc po ogłoszeniu i po wskazaniu na mapkach geodezyjnych potencjalni nabywcy interesują się w zróżnicowanym stopniu poszczególną lokalizacją. Zdarzyły się sytuacje, gdy o działkę ubiegała się tylko jedna rodzina, ale są też takie lokalizacje, gdzie liczba kandydatów wzrasta do 8. Lokalizacja i powierzchnia działek są także zróżnicowane. Najmniejsze działki mają cenę około 38 tysięcy, a ta największa ma cenę 60 tysięcy złotych. Sprzedaż jest prowadzona na podstawie regulaminu oraz ogłoszenia o przetargu. Gmina planuje sprzedać setki działek pod zabudowę na podobnych zasadach. Udostępnienia tego całego obszaru na poligonie jest budowa takiej drogi zbiorczej w tym przebiegu. Ten koszt jest około 3,5 miliona złotych. Dodatkowym kosztem i inwestycją jest przeprowadzenie wodociągu tutaj z ulicy Ujejskiego poprzez Krasickiego do właśnie tej projektowanej drogi i budowa sieci kanalizacyjnej, która będzie odprowadzać ścieki z tego terenu. Celem programu Nysa Tu Się Żyje jest uatrakcyjnienie miasta dla młodych ludzi. Jedno z pierwszych małżeństw, które nabyło działkę budowlaną, mieszka i pracuje poza Nysą. Z sentymentem myślimy cały czas o powrocie do Nysy, gdyż ostatnie lata zamieszkujemy we Wrocławiu. Czy rzeczywiście można liczyć na to, że sprzedaż działek budowlanych z ogromną bonifikatą przełoży się na powrót do Nysy tych, którzy niegdyś wyjechali z miasta za chlebem? Gmina twierdzi, że bonifikatę otrzymają tylko ci, którzy w Nysie zamieszkają. Ku temu to idzie. Tutaj mają przenieść swoje centrum interesów życiowych. Mogą prowadzić firmę we Wrocławiu na przykład, jeżeli komuś tam się dobrze wiedzie, ale mieszka tutaj i tutaj się rozlicza. Zapewnienia wiceburmistrza wydają się być trochę na wyrost. Trudno bowiem powiedzieć, czy gmina będzie w stanie sprawdzić, czy w nowo wybudowanym budynku nie zamieszka ktoś inny, na przykład rodzice jednego z małżonków. Z regulaminu wynika, że nabywcy muszą jedynie złożyć oświadczenie w tym zakresie. Tak czy inaczej, inwestycja w Nysie to dobry prognostyk dla rozwoju miasta. Na zimę zimowe oferty Euromaster Dytko. Sprawdź stan techniczny swojego auta. Przetestujemy bezpłatnie Twój akumulator. Jesteś w dobrych rękach. Nysa, telefon 40 90 290.